26 listopada w Karlińskim Ośrodku Kultury dzieci z przedszkola miejskiego imienia Kubusia Puchatka uczestniczyły w przedstawieniu zorganizowanym przez uczniów z gimnazjum imienia Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu w Karlinie. Inscenizacja przygotowana przez uczniów przedstawiała łakomstwo Kubusia Puchatka. Kubuś tutaj symbolizował takiego obżartucha, który potem chudł. W krótkim czasie trochę schudł, ale... No, to jest właśnie jakiś tam przekaz dla dzieci, żeby się nie obżerały. Główny bohater nie mógł wytrzymać ogromnego apetytu na słodycze oraz na swój przysmak, czyli miód, przez co stał się ospały i przybrał na wadze. Z pomocą przyszli jego przyjaciele, czyli Prosiaczek, Panisowa, Kangurzyca, Kłapouchy i Krzyś, którzy postanowili na zmianę aktywnie spędzać czas z Kubusiem, grając w piłkę, zbierając żołędzie czy zrywając osty. W ten sposób główny bohater stał się ponownie radosny i pełen energii. Myślą przewodnią spektaklu było ukazanie dzieciom, że od nadmiaru słodyczy można przybrać na wadze, co wiąże się ze złym samopoczuciem oraz ogólnym rozleniwieniem, czyli niechęcią do wszelkiego rodzaju aktywności. Zainspirowało nas do tego przedstawienia. W sumie to raczej pan taką ideę stworzył, żebyśmy zrobili to przedstawienie, żebyśmy zrobili coś dla przedszkola. No. Wiadomo, no bo taki koszt grupy teatralnej trochę kosztuje, znaczy przyjazd, a my no po prostu za darmo, także zawsze coś dobrego dla przedszkolaków. Widowisko bardzo podobało się wszystkim dzieciom. Przykuło uwagę młodych widzów ładną dekoracją, kolorowymi kostiumami oraz wesołymi piosenkami, a przede wszystkim świetną grą aktorów. Przedszkolaki na zakończenie nagrodziły aktorów gromkimi brawami i zatańczyły wspólny taniec pod tytułem Ja jestem niedźwiadek.